To był pierwszy fascynujący mecz w Cieszynie. Hokejowe kije na lodzie skrzyżowała drużyna prowadzona przez Kajetana Kajetanowicza z hokejową reprezentacją artystów polskich. Po zaciętej rywalizacji wygrali artyści. Gra była bardzo wyrównana, a co najważniejsze, wszyscy doskonale się bawili. Hokej to jest zabawa. Właśnie jest ten cel, dlaczegośmy się tutaj zeszli i to jest bardzo fajnie. I jeszcze do tego się bawimy i cieszymy i świętujemy i to jest bardzo dobrze. Każda z drużyn opracowywała taką specjalną taktykę, jak pokonać przeciwników. Czy to się sprawdza dzisiaj na tym lodzie? No, na razie tak, bo wygrywamy. Jeden punkt, ale wygrywamy. Nie, no, oczywiście zawsze jest jakaś taktyka. Już nasz zespół jest taki ułożony, już wie, co chce i dlaczego tu jesteśmy i tego się trzymamy. No. Poziom oceniam jako zróżnicowany, że tak powiem dyplomatycznie. Myślę, że to dobrze oddaje to, co się dzieje na lodowisku. Natomiast myślę, że świetnie się bawimy wszyscy razem, głównie widzowie, którzy przyszli tak licznie i to mnie niezwykle cieszy. No, cudowne występy teraz młodych dziewcząt tutaj z Cieszyna. Fantastycznie nas tutaj czarują swoimi umiejętnościami i te umiejętności z pewnością są wysokie, a u nas różnie bywa. No właśnie chciałam zapytać, jak u pana z tymi umiejętnościami na lodzie? Rosną, rosną, cały czas rosną, bo no, zapaliłem się do hokeja, to jest stosunkowo młoda moja pasja. Szkoda, że mnie dopadła w tak późnym wieku. Ale to jeszcze wszystko przed panem. No tak sobie też powtarzam właśnie, że jeszcze wszystko przede mną. Zwykle staramy się, żeby te mecze były wyrównane, stąd dyspozycja Mariusza. Raz w jednej, raz w drugiej drużynie, dzięki temu możemy panować nad wynikiem. Jest naprawdę bardzo fajnie, jest to okazja do tego, żeby się wspólnie spotkać, ale też żeby zrobić coś pożytecznego, bo zwykle te mecze mają jakiś swój cel. Widać, że raz, że drużyna artystów trenuje, my też mamy niezły skład. Jest, wbrew pozorom jest trochę tego hokeja dzisiaj. Pierwszy cel został spełniony, bo pełne trybuny, świetna zabawa, ludzie mam nadzieję, że zadowoleni. No ale nikt nie chce, żeby się z niego śmiali przez następny rok, więc każdy chce wygrać. Pamiętajcie, że my się nie spotykamy, tak jak drużyna artystów, regularnie. Nie gramy ze sobą meczów, my nie jesteśmy zgrani. No i nie mamy takich umiejętności, ale jak widać, mamy bardzo duże serce do walki. I to pokazujemy tutaj na tafli. Jest strategia, są ułożone piątki, to są nasze hieroglify, nasza nomenklatura. Myślę, że się tylko tacy bardziej znający w temacie, orientujący są w stanie zorientować, o co tu chodzi. No dobra, powiem wam. Piątki to są kółeczka, to jest pierwsza piątka. Kwadraciki, same kwadraciki to jest druga piątka. Jak tam u ciebie jazda na łyżwach? Jeździłem, dzisiaj znalazłem te łyżwy i 3 lata temu jeździłem ostatni raz w Nowym Targu. Też graliśmy mecz i już mnie trochę gniecie w nogi, a zwłaszcza prawa noga. W przyszłym tygodniu gramy z Kubą Błaszczykowskim też na rzecz jego z kolei fundacji mecz i będę grał w piłkę nożną. W ubiegłym roku otrzymałem nagrodę za najwięcej niewykorzystanych sytuacji. Ale też wszystko dla dobrej zabawy i przede wszystkim dla pieniędzy, które mają pomóc dzieciom. Tak, różne dyscypliny sportu widzę, różne. Między świętami i właśnie w takim roku, gdzie nie ma tych rajdów za dużo. Można sobie pozwolić. Chopper, świetny kierowca rajdowy, ale tutaj na płycie, o tutaj proszę, pan Demczuk, tutaj też popatrzcie, drużyna przeciwna, dokładnie. Atmosfera jest super, w styczniu Demczuka może kosmiczny mecz się uda zagrać, też zapraszam, bardzo fajnie, no i dużo śmiechu. A to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, tylko pamiętajmy, żeby to było też przez cały rok, nie tylko właśnie w tym czasie. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów został przekazany na Fundację Fascynujący Świat Dziecka z Goleszowa. Cel jest przede wszystkim na zakup testów dla naszych podopiecznych, którym będziemy pomagać. Pomagamy w szczególności dzieciom chorym na FAS, chłodowy zespół alkoholowy. Chcemy pomóc jak najszerszej dzieci, więc na to są potrzebne duże pieniądze. Oprócz tej artystycznej części i sportowej jest to też pokazanie, że naprawdę problem istnieje, problem FAS i chcemy to nagłaśniać chociażby przez to. Tu chcielibyśmy też podziękować, czy ja głównie chcę podziękować Kajetanowiczowi, który to tutaj dla nas pomaga, który jest tym naszym takim ambasadorem, który stworzył drużynę, od niego wywiódł się ten pomysł pomocy dla naszej fundacji. Serdecznie mu dziękuję.
jako całemu zespołowi. Oprócz charytatywnego meczu nie zabrakło również wydarzeń towarzyszących. Spotkanie otworzył mini mecz hokejowy. Na tafli lodu zaprezentowały się cieszyńskie gwiazdeczki. Jedną z atrakcji był pokaz łyżwiarstwa figurowego. Dla publiczności przygotowano licytacje i konkursy. Wisienką na lodowym torcie było rajdowe show Kajetana Kajetanowicza. Rajdowiec wjechał na lód swoją rajdówką, a na ekstremalną przejażdżkę zabrał burmistrz Cieszyna Gabriele Staszkiewicz. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.